Poligon w Drawsku Pomorskim odwiedzamy parę razy w roku. Zazwyczaj przy okazji odbywających się tam imprez samochodowych. Tak było i w tym roku, gdzie odwiedziliśmy ten poligon przy okazji rajdu Breslau Poland. Jakiś czas temu również pokazaliśmy Wam wraki czołgów znajdujące się na tym poligonie. W tym odcinku nie będziemy po raz kolejny obserwować zmagań kierowców rajdowych, a pokażemy Wam, jakie rzeczy jeszcze można znaleźć na poligonie drawskim, który, jak wiecie, jest jednym z największych poligonów w Europie. Ma powierzchnię 36 tysięcy hektarów i na swoim terenie posiada mnóstwo rzeczy wartych zobaczenia. Dziś pokażemy Wam jedną właśnie z nich. Przeglądając mapy satelitarne tego terenu, gdzieniegdzie można znaleźć informacje o ciekawych miejscach. Tak było i tym razem, gdy przesuwałem palcem po ekranie tabletu mapę poligonu drawskiego. Rzucił mi się w oczy mały kościółek, który postanowiłem odwiedzić. Czy było warto? Zobaczcie sami na filmie. Nie wnikam, jaka była historia tego kościółka, jakiego wyznania, odbywały się tam msze czy inne obrzędy. Fakt jest faktem, że teren poligonu drawskiego kryje w sobie mnóstwo tego typu obiektów, do których, jeżeli czas i zdrowie pozwoli, powrócimy.